że to był pierwszy w regionie, nie w Lublinie, ale pierwszy w regionie kryty basen. Że obiekt jest historyczny, ma swoje tradycje. W tej chwili myślę, że tchnęliśmy w niego nowe życie. Jednorazowo może korzystać 40 osób. Jeżeli nam się uda, wprowadzimy taki system, który umożliwi na bieżące informowanie się, przygotowywanie się, jaką mamy frekwencję na basenie. Tutaj zresztą pojawi się kamera internetowa. To będzie kamera telewizji przemysłowej. Początkowo być może zdecydujemy się na to, żeby pokazać tak jak z innych naszych obiektów, obraz tej kamery w internecie. Lat temu nikt nie pomyślał, budując basen, że można się poślizgnąć. W związku z czym przez 40 lat notowaliśmy tutaj pewną liczbę wypadków. Co roku ktoś się przewracał, nie można było biegać, trudno było chodzić. W tej chwili tego problemu już nie będzie. Na tych kutkach naprawdę trudno się poślizgnąć, nawet jeżeli będą wolne. Mogę powiedzieć, że nauczymy pływać nawet żelazko. Między innymi dlatego, że nie tylko dlatego, że mamy najlepszy basen, ale też najlepszych instruktorów. Od 6 do 15 obowiązuje bezpośrednia promocja o nazwie Tanie Pływanie. Bilet dla wszystkich, którzy zjawią się w tym czasie na basenie, kosztuje tylko 5 zł. Komfort korzystania z tego basenu będzie bardzo wysoki.